moi drodzy, na moim kanale. Ja nazywam się Teryska i w dzisiejszym odcinku po prostu spędźcie ze mną dzień. Jest poranek, jest godzina 8.20. Godzinę temu wstaliśmy, także naprawdę jest git. Noc nie była taka zła znowuż. Naprawdę było znośnie. Do tego stopnia, że po prostu od razu mogę wstać i działać. Pierwsze co zrobiłam to miniaturę do dzisiejszego filmu, bo dzisiaj wlatuje film. Następnie ukroiłam sobie kawałek imbiru i go właśnie sobie żułam. Jeżeli boli was gardło, kuje was gardło, to kilka razy dziennie taki plasterek, kawałek imbiru sobie porzuć. Działa cuda, ja nie jestem w tym systematyczna, ale dzisiaj zamierzam być. Rozmroziłam sobie te parówki, które kiedyś na vlogu też kupowałam. One mają naprawdę dobry skład. Zanim się tutaj hejt pojawi, bardzo, bardzo dobry skład mają. Okej, jest jajko. Piękne! A tobie może zrobić jajeczniczkę taką, po prostu jajeczniczkę, żeby się łatwiej jadło. Mam nadzieję, że jak wy to oglądacie, to ja już się czuję dobrze, tak finalnie na sito. Teraz mam taką fazę chorowania, zdrowienia, nie wiem czego, że budzę się codziennie rano z takim bólem gardła, z takim kłuciem w gardle, że to jest po prostu coś strasznego. Wczoraj nagrywałam film gadany, 50 minut, ten, który widzieliście w piątek, także kto nie widział, zapraszam. 50 minut surowego materiału było. Zjesz sobie jajo dzisiaj na śniadanko? Jajo. Słucham teraz dawno, już kilka lat dosłownie nie słuchałam podcastu Emma Chamberlain. Podcastu niegdyś po prostu codziennie przeze mnie odsłuchiwanego, a mianowicie Anything Goes By with Emma Chamberlain. Czekajcie, dobrze ja to powiedziałam? Aha, bo ja baj powiedziałam Anything Goes with Emma Chamberlain. Pros of it were, and I made a whole episode about this, so if you want to listen to that, go listen to that. Bye. My już idziemy jeść śniadanko, jeszcze chciałam wam tylko pokazać, jaką herbatę piję. Jest to herbata z czerwonokrzewu z czarnym brzem. Z czarnym bzem. Tak, dobra, słuchajcie. Kiedyś byłam herbaciarą i piłam właśnie herbatę Tom Rooibos z czerwonokrzewu, po prostu. A potem poznałam mojego męża i stałam się totalnym kawoszem. Tata. Tak, tata nawrócił mamę na kawę, ale... Tak, ale teraz w jesiennym klimacie i tak dalej, to zawsze fajnie jest sobie wypić herbatkę i polecam wam bardzo serdecznie tę herbatkę. Zdrówko! Pobudka! Dzieci! Zaraz będzie śniadanie! Tata! O-o! O-o! Mama mówi o-o! Kawa! Kawa! To jest kawa! Mama. Mama pije kawę. Mama? Tak, mama. Kawa, dokładnie. Czapkę. Tak, na górkę czapka. A co to jest? Buta. Buty, super. Tak. Babcia. Babcia, brum, brum. Tak, to jest autobus, też robi brum, brum. Piesek jest brudny. Czysty, tak. Tak, brawo. Ej, ej, kochanie. Ubieramy się teraz. Chodź, będziesz miała fajną stróweczkę dzisiaj. Siebie rano. Wygląda tak, że to po prostu jest proces kilkugodzinny. Tak to wygląda, więc teraz zacznę siebie ogarniać. Ale i tak się cieszę, że... Więc cieszę się i tak, że mogłam na spokojnie sobie dzisiaj ogarnąć przestrzeń, żeby było czysto. Więc teraz, moi drodzy, właśnie jest ten moment, kiedy mogę zacząć siebie. Przestraszyłeś się. O, tu będzie
będzie ci łatwiej tutaj spać. Będę odkracać, słuchajcie, regał z książkami, bo nie mogę już na niego patrzeć. Tu chciałabym ładnie te książki poukładać w trzy półki z zabawkami małego. Ta górna półka jest git. Tu są dokumenty, różne ważne rzeczy. Natomiast to, co się dzieje tu... O, rany! To jest dramat. Chcę zobaczyć sobie na Pinterestie, jak można układać książki fajnie na regale. Co się dzieje? Co byś chciał? To? Nie to. To? Nie to. To? Do dzieła. Najpierw tego dzieła. Dzisiaj zrobię patent z włosami taki, że wczoraj myłam włosy, więc generalnie są czyste. Ale ten, kto ma grzywkę, ten wie, że grzywka jest pierwsza w kolejności, żeby się zepsuć. Więc umyję sobie grzywkę dzisiaj i ją wystylizuję jakoś. Jeden, mam nadzieję, że mi się uda z tym wałkiem znowu. Raz mi się udało zrobić fajnie włosy, grzywkę na wałek. Mamy właśnie zasnął, więc mogę się na spokojnie sobą zająć teraz, także fajnie. Śpi sobie słodko, jest taki słodki, że nie mogę, tak go kocham po prostu. POV. Kiedy twoja twarz zaczyna w końcu wyglądać dobrze od 13 roku życia i zaczynasz się czuć jak ta piękna instagramerka, nie no, żartuję, ale bez kitu. Dobra, nie wiem co ja robię tymi rękami, próbuję jakoś ładnie zapozować do miniaturki jak coś. Taki był zamiar mój, natomiast nie no serio, szczerze to mega się cieszę, że ta moja twarz zaczyna coraz lepiej wyglądać. Z czasem zamierzam wam powiedzieć jak teraz wygląda moja pielęgnacja i co mi pomogło na ten moment, bo naprawdę z każdym dniem wygląda coraz lepiej, jest w coraz lepszej kondycji ta moja skóra twarzy, co jest w ogóle fenomenem dla mnie, że ja w ogóle wypowiadam takie słowa. Naprawdę nie wiem co dalej powiedzieć. Ostatnio przykładam większą wagę do tego, by ubierać się ładnie. Nawet gdy jestem cały dzień w domu i ścieram z podłogi 50 razy dziennie jedzenie po małym, czuję się wtedy dobrze. Od razu wykonuję wszystko to, co robię z większą starannością i uważnością, choćby o to, by się nie pobrudzić. Na ekranie widzicie proces odkracania i reorganizacji regału, a z lewej strony filmik z Pinteresta, którym się inspirowałam. I to już jakoś wpływa na moje samopoczucie i przy okazji nadaje znaczenia roli, w której się spełniam. Roli mamy, pani domu. To, jaki obraz daję mojemu synkowi, że mama jest zadbana i szczęśliwa, okazuje w ten sposób też szacunek i sobie, i mojemu dziecku. To, że jego obecność w moim życiu jest dla mnie ważna i cenna. Czuję, że to w moim przypadku bardzo pozytywna zmiana. Daje mi ogromną satysfakcję i moment przebierania się w piżamę czy dres dopiero, gdy mały idzie spać, daje poczucie spełnienia, że kolejny dzień z dzieckiem za mną. Za mną wiele godzin ciężkiej, ale owocnej pracy i nareszcie mogę odetchnąć. Oj, coś czuję, że bardzo mi się spodoba to miejsce jako tło do nagrywania. Nie wiem, dajcie znać co myślicie. Myślę, że naprawdę jest tu ładnie i mogłabym nagrywać po prostu na tyle tego regału. Teraz chciałabym troszeczkę suszarką potraktować ten wałek. Ja się strasznie boję, czy on wyjdzie, czy nie. Chciałabym ładnie wyglądać, bo mam dzisiaj taki mood, żeby ładnie wyglądać. Uwaga, chwila prawdy. Oh shit. No nie, nie wyszło. Co to jest? No więc niestety muszę się poratować żabką. Ajajaj. Ale autentycznie zrobiłam parę dni temu i mi tak ładnie wyszło. Dobra, kochani, pokazuję wam już finalne ustawienie tych półek. Tak, tu zostały same książeczki, tutaj mamy nasze instrumenty, tu jest to brum brum autko, kierownica, tutaj mamy drewniane brum brum autka, tutaj mamy klocuszki drewniane, tu jest ten taki kwadratowy Montessori, te dwa autka największe i te dwie zabawki, tutaj przed nimi będzie stał ten nasz największy samochodzik, to jest jego parking zawsze. No i to tyle. A pozostałe zabawki wędrują do piwnicy moich rodziców i będą czekać na kolejnego
dzidziusia małego. Książeczki. Muszę posklejać, bo nie zamierzam wyrzucać książek. To jest pierwsza książeczka naszego synka, którą dostaliśmy od szpitala po narodzinach małego. Przy wyjściu ze szpitala, przy wypisie dostaliśmy tą książeczkę, więc to jest bardzo... No to jest pierwsza książeczka małego, największy sentyment ever, nie tylko dla niego, ale chyba bardziej nawet dla nas. Także pogotowie książeczkowe też musi dzisiaj wlecieć. Oczywiście na stole po tym wszystkim zrobiło się troszeczkę rozgardiaszu, więc teraz to też ogarnę. Ale jeszcze raz zerknijmy sobie na ten regał, bo po prostu jestem tak dumna z tego, jak to teraz wygląda. Razem zrobiliśmy to, prawda? Nie przybyliśmy sobie piątki. Halo. Hej. Teraz zabieram się za przygotowanie obiadu. Jest 13:15, więc raz, dwa muszę zaraz ogarnąć. Robimy tortillę z kurczaczkiem. Jeszcze mamy troszkę rosołu. Generalnie poprosili Matiego w pracy, żeby wziął nadgodziny i wziął nocne nadgodziny. I z tego względu chcę zrobić tak, żeby on jak wróci, zjadł sobie ciepły posiłek, pił rosół, zjadł rosół, poszedł spać po prostu, żeby sobie odespał nockę. Oprócz tego mam jeszcze dla niego kolejną niespodziankę, bo zamierzam i mam nadzieję, że się uda wszystko. Chciałabym, żeby Mati miał dzisiaj czas dla siebie. Taki mega czas, swój czas. Zazwyczaj jest tak, że to on bierze małego gdzieś tam na spacer, żebym ja mogła popracować, pomontować, ponagrywać. A dzisiaj go zaskoczę. On o niczym nie wie, niczego się nie spodziewa. Mam nadzieję, że się uda po prostu. Uszykuję mu stanowisko, słuchajcie, gamingowe. Wszystko będzie miał po prostu ładnie ułożone. Tak mi się marzy zrobić coś takiego po prostu. I żeby sobie po prostu pograł. Wiecie, odkąd jest tatą, to naprawdę, no ja nie powiem, kiedy on sobie po prostu pograł. Serio. Ktoś tu jest za silny, słuchajcie. Pozdro. Pomidorki. Dobra, to do lodówki z powrotem. Dobra, tutaj będzie siedział Mati, żeby nie widział regała. Będzie siedział tyłem do regała i ja potem nagram i powiem: Mati, odwróć się. I zobaczymy jego reakcję. Jej! Patrz, ty możesz patrzeć tylko na kanapę, na ścianę, na to, co jest po tamtej stronie. Tak, zapraszam. To dla ciebie, kochanie. Rosołeczek, wypij sobie. Dziękuję. Bo ty potrzebujesz, teraz ci płynę. Rosołeczku, troszkę zostało, to ja może sobie zapytać. Pamiętaj, że możesz patrzeć. Nie patrzę na ciebie. No. Kurde, w sumie to bez sensu. Ale co? Że tak ci teraz powiedziałam. Dobra, wiesz co? Może jednak już możesz spojrzeć. Najlepiej sobie stań tu. To się nagrywa? Tak. I teraz spójrz tam, gdzie nie wolno ci było patrzeć. O! 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 I co? Sam nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Najna ładnie poobadałaś. Masz ten patent, że właśnie niektóre są na ten, żeby są na te książki, ten paśnik, no tak ładnie. Bardzo ładnie, kochanie. Cieszę się, że ci się podoba. Ja się biorę za naprawianie książeczek.
Udało się! Jesteśmy z małym na spacerze. Można powiedzieć, że na spacerze. Nie wiem, dla mnie spacer zawsze kojarzy, że jestem w lesie albo w parku, no ale jesteśmy teraz w mieście i robię różne zakupy. Natomiast udało się i Mati został w domu i ma swój czas, słuchajcie, nawet nie wiecie, jak on tego potrzebował i że on nawet by nie pomyślał o sobie. On nawet nie pomyślał o sobie, nie pomyślałby, żeby w ogóle pomyśleć o sobie. Wiecie, o co mi chodzi? Powiedzcie mi, że ja nie mam ADHD. Kupiłam warzywa na rosół, bo nam się skończył już rosół oficjalnie, więc będę robić nowy i jeszcze muszę kupić tylko mięso do rosołu i będę chciała zahaczyć też o pepko. Kosmetyków i właśnie kupiłam sobie to pudełeczko. Minimalizm wchodzi po całości tutaj. A ten kubeczek, słoiczek, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu o. Tu będę trzymać po prostu pędzelki. Ta-dam! I właśnie chciałam wziąć, wiecie, dwa takie same, ale potem sobie pomyślałam, hej, w sumie to fajnie będzie wziąć dwa różne. I tutaj przy umywalce mamy taki bardziej milusi dywanik, a pod prysznicem jest taki właśnie prysznicowy, który tak fajnie, będzie tak fajnie wchłaniał. One są tutaj antypoślizgowe. Zawsze raz w tygodniu robię pranie, no to zawsze będą też lądowały w pralce, bo zwłaszcza ten, bo trzeba dbać tutaj, wiecie, żeby było sucho i higienicznie, także... No jeszcze te metki muszę tam odczepić, wiadomo. Ja mam jeszcze troszkę do zrobienia, ale już myślę, że w tym momencie możemy zakończyć tego vloga. Bardzo się cieszę, bo czuję, że już wracam tak do zdrowia. Wiadomo, czasami jeszcze muszę wydmuchać nos, albo nie wiem, wziąć tego imbiru na gardło, czy tam pić te witaminy i tak dalej. Jasne, że tak. Myślę, że całą jesień i zimę tak to będzie wyglądać, bo to są właśnie uroki jesieni i zimy. Widzimy się w kolejnym filmie już w środę.